No, po żarcie stygnie. No, to jest zimne. Dobra, no to czekaj, muszę się tu poprawić. Dobra, dobra, chodź. Ty kurwa chorą wygląda, no. Stary, dobra, bo pamięć i bateria w tym razie. Kurwa, ćmu nie ma. Witajcie moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, ja jestem Fikus, ze mną jest Sły Maciek, osobiście cielesny mogę go dotknąć. Fizycznie cielesny. Tak, i byliśmy na Perkonie i na pierwszym dniu kupiliśmy dziwne, po prostu jakieś japońskie, chińskie, nie wiem jakie to jest rzeczy do jedzenia, czyli jakieś, co my kupiliśmy, pudding? Kupiliśmy pudding. Zaraz pokażę, no właśnie. Tutaj już go otworzyliśmy na talerz, pudding litchi, jakiś ten. Tak to wygląda. Mniej więcej. Pachnie jak litchi. No, raczej tak. I chipsy krewetkowe, po których praktycznie jak je powąchałem, to zżygałem, więc będzie grubo. Dobra. I trzecią najważniejszą rzecz, czyli kiszka. Co? Tu gry nogami. Dobrze jest. Kamera coś się odpierdala. No, ona tak. A, bo to mirror, dobra. I KitKat o smaku wasabi, nie wiem jak to się wymawia. Ryzyk, jak to się wymawia? Wasabi. 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 I KitKat o smaku wasabi. I od czego zaczniemy? Chyba od puddingu, nie? Od puddingu. Ja się wcale nie boję, ja wszystko mogę zjeść. Kurwa, jak to się... Ty, to mam już. Czekaj, jest tylko na mnie. Kurwa, aż kurwa uciekam, uciekający jedzenie. Dieta cud, kurwa. Dieta cud, ucieka jedzenie. Zaraz, czekaj. No powiem, że to jest trochę dziwne. Nawet dobre. Dobry. No, czyli to możemy polecić. Śmiało. Tylko, że to spierdala z talerza. Ale dobre jest. Chyba jutro wezmę do domu. Ty myjesz talerze. Zajebista, nie spodziewałem się. To moja kocia morda. Jak no, jedz szybko, no kolejny czeka. Teraz zostaw to, połóż już na. Nie, to zjem. Zajebiste, polecam. To będzie na tak. Ja się tu wody napiję. To będzie na tak. Kolejna rzecz to KitKat o smaku wasabi. Coś dla mnie, bo ja bardzo lubię ostre rzeczy. A ja wręcz przeciwnie. Pachnie jak biała czekolada, bo to jest w białej czekoladzie. No trochę tak... Dobra, no to cheers. Cheers. To jest dziwne. Ja tu w ogóle nie czuję. Wasabi. Zwykły biały KitKat. Ale ścierwo ty. Kosztował 10 zł. Też za 10. Ja polecam. Zwykłe ścierwo, które wali tylko zielskim jakimś. Nie polecam, bo równie dobrze można kupić sobie białego KitKata. Tak samo smakuje. Nie czuję tutaj w ogóle wasabi. A co sądzisz o nim tak? Dobry, bo dobry, ale to jest biały KitKat po prostu. Nie czuję tego. Ale może jakaś nuta się smakowa, musi rozciągnąć. Tak. 64 kalorie. 64 kalorie w takim małym gównie. Albo to chińskie, znaczy japońskie. Japońskie. Czekaj, moje ulubione. Moje ulubione. Tak. Bo ja bardzo lubię krewetki. Tak, bo mi się żygę chce od tego. Chipsy krewetkowe, które kosztowały 16 zł. Firmy
Bysia. No, co? Do czego to ma ważność? Szczerze, do 2011. 15, dobra. No dobra, i to są chipsy krewetkowe, tutaj taka krewetka jest. One są w takim pudełku, w takim papierku otwieranym. I są dwa talerze. Wiem, że są dwa. Dobra. I jeszcze nie próbowaliśmy tego, to wygląda mniej więcej tak. I trochę śmierdzi jak karma dla ryb, co jest mi? Dla mnie... Ja mogę to wąchać. Kurwa, ale to wali. Kurwa, umiera tam. Chodź tu, bo cię nie widać, kurwa, Polacy. Ja to może mogę normalnie? No... Kurwa, no, gdyby kamera przynosiła, kurwa, zapachy, to byście umarli od tego. Ja nie wiem. Ja się boję tego... Przestań, bo glutem ubrudzisz. Kurwa! Dobra, dawaj, bierzemy po jednym. Spokój się, bierzemy po jednym. Ja biorę tego z brzegu. Rozpłaszę zaraz. Kurwa, tak padaczki masz jak... Dobra, cheers, kurwa. O, wypychuj! Ja to wypluję. Nie pluj! O kurwa! Kurwa, nie zjem tego! Weź wypierdalaj z tym najlepiej! Idźmy stąd! Polecam! Psychopata! Ja polecam! Weź tego nie żryj! To jebiste! Okropne! Zajebiste. Jeśli ktoś lubi krewetki, to polecam. Dobra, więc... Żegnam się z wami. Weź kurwa idź z tym, bo się pożegnam. Kręci mi się w głowie już. Już mi się w głowie kręci. Dobrze, więc jeśli chcecie kolejne challenge, to zapraszam na kanał Mój i Złego Maćka. Piszcie jakie. Jak to wali, nawet nie wiecie. Jak w sali, kurwa, biologicznej, jak się rybki karmiło. Dokładnie tak pachnie. Ale smakuje jeszcze lepiej. Nie mogę znać. Dobra, więc subskrybujcie, oglądajcie, łapkujcie, dzięki. No pożegnaj się. Jedź mnie z tym!